Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony A+. Dzisiaj się zajmiemy takim bardzo ciekawym tematem, jakim jest składanie ruchów. Jak pewnie zauważyliście, w dotychczasowym kursie kinematyki obracaliśmy tak naprawdę, czy zajmowaliśmy się tylko ruchami, które się odbywały tak naprawdę wzdłuż jednej osi, czyli były ruchami jednowymiarowymi. A jak pewnie zauważyliście dookoła Was, no nie zawsze jest tak, raczej bardzo rzadko jest tak, że ruch, który obserwujemy, jest ruchem tylko wzdłuż jednej osi, tak? Wzdłuż prostej. Z reguły to są ruchy po płaszczyźnie, w dwóch kierunkach, spotykamy się też bardzo często z ruchami wzdłuż trzech kierunków, ruchami w przestrzeni. Tak, doświadczacie tego na przykład lecąc samolotem, powiedzmy, że poruszacie się jednocześnie na północ, na wschód i powiedzmy w dół lądując, tak? Zatem ciała generalnie w świecie rzeczywistym poruszają się równocześnie wzdłuż kilku osi, nie tylko wzdłuż jednej prostej, i przez to by to było bardzo ciężkie, żeby opisać ten ruch no tylko jedną osią układów współrzędnych, dlatego mamy coś takiego jak składanie ruchów. Znaczy ruchy wzdłuż dwóch osi możemy złożyć ze sobą i powstaje nam ruch taki jakby złożony właśnie, no pełniejszy. Za chwilę wytłumaczę dokładnie o co w tym chodzi. Najlepszym przykładem na to, jak składać ruchy czy rozkładać ruchy, dlatego że możemy i składać i rozkładać ruchy, najlepszym przykładem na to, jak to robić i z czego to wynika, że w ogóle ruchy, większość ruchów, które nas otacza, to są ruchy złożone. Jest taki przykład albo pływaka, albo łódki. Na przykład ja sobie wybrałem jakiś kajak. Powiedzmy, że mamy rzekę. Była sobie rzeka, tak. Było sobie życie. Rzeka nam płynie, tak. Zaznaczymy, tak przebiega nurt tej rzeki. Zgodnie ze strzałeczkami. No i jest facet, odważny facet, który chce na kajaku przepłynąć rwącą rzekę. A więc wyrusza z jednego brzegu i kieruje się na drugi brzeg. No ale co ten człowieczek zauważa? Że mimo, że macha tymi wiosłami w tym kajaku, prawda, tylko tak, żeby jak najszybciej dopłynąć na drugą stronę rzeki, czyli tylko w kierunku prostopadłym do nurtu rzeki, no to jednak nie ląduje dokładnie prostopadle tutaj, jakby chciał, tylko okazuje się, że ta rzeka go znosi troszeczkę, właśnie charakterystyczne słowo mówimy, że rzeka coś znosi, i ląduje na przykład tutaj, nie? Czyli zamiast wylądować w punkcie jakimś A, ląduje w punkcie B. I to jest doskonały przykład składania ruchu, dlatego że okazuje się, że poza tym ruchem, poza tą prędkością VE, którą tutaj oznaczyłem, czyli prędkością łódki, czy prędkością tego kajaka, którą ten człowieczek tak naprawdę nadaje, prędkością prostopadłą do nurtu rzeki, dochodzi też prędkość samej rzeki, czyli prędkość nurtu, no, która no, jest równoległa, jak sama nazwa wskazuje, do prędkości nurtu, bo to jest sama prędkość nurtu i znosi go troszeczkę wzdłuż tej rzeki. W związku z czym wypadkowy ruch tego człowieczka nam opisuje wypadkowa z tych dwóch wektorów, z wektora VE i z wektora VR. No, jest to wektor V, który tutaj oznaczyłem, czyli wektor tej wypadkowej szybkości, przepraszam, wypadkowej prędkości tego faceta w kajaku czy tam w łódce, nie? W ten sposób to wygląda. No dobra, teraz pytanie, jak to zapisać matematycznie. Wektorowo, jak pamiętacie pewnie z dodawania wektorów, zapisujemy to bardzo prosto. V to jest po prostu V E wektor plus VR wektor. No czyli prędkość ta ostateczna jest sumą prędkości łódki, czyli wesłowania, i prędkości samego nurtu, prędkości rzeki. No dobra, ale jak to zapisać teraz skalarnie? Jakbyśmy chcieli obliczyć, ile wynosi wartość tej prędkości V. Nie, to jest nasz znak zapytania. Jak to obliczyć? Okazuje się, że możemy to obliczyć bardzo prosto. Ja tutaj narysowałem takie kreskowane linie już. Tu i tu. Widzimy tak naprawdę nasz słynny równoległobok, a w tym wypadku jest jeszcze prościej, ponieważ VE i VR są do siebie prostopadłe. To mamy nawet prostokąt. Zatem tutaj też jest VL po tej prawej stronie i w prosty sposób będziemy mogli V obliczyć, już widzimy to tutaj, tu jest kąt prosty, tak jest, będziemy mogli V obliczyć bez problemów stwierdzenia Pitagorasa. Wiemy, że V kwadrat, o, wyszło w kolorze rzeki pięknie, to jest VR, znaczy tam duże R czy tam małe R, to już nieistotne, kwadratu plus V łódki, V wiosłowania do kwadratu. No zatem V ostateczna wygląda jak gamma trochę. Dobra. V to jest pierwiastek z V rzeki do kwadratu plus
VL do kwadratu. Dobra, taki najprostszy chyba przykład tego, jak się składa ruchy. Dlaczego w ogóle większość ruchów, które nas otacza, to są ruchy złożone. I na przyszłych zajęciach się zajmiemy kolejnymi przykładami na to, jak to robić, i przykładami innych ruchów złożonych, także zadaniami, które występują na egzaminach maturalnych czy innych sprawdzianach z ruchów złożonych. Dobra, dziękuję Wam serdecznie za uwagę, mam nadzieję, że wszystko jest zrozumiałe. Zapraszam do subskrypcji naszego kanału na YouTube, do lajkowania naszej strony na Facebooku i do usłyszenia na kolejnych lekcjach.